Luna Quest 250. Nie wiadomo, czy wejdzie do sprzedaży. Oby. Jak to wygląda z bliska? Hamulec tarczowy. Tłoczek jednozaciskowy. Regulacja. Centralny amortyzator. Proszę bardzo. Stopki karbowane dosyć dobrze trzymają. Piec 250 chłodzony cieczą. Wtrysk paliwa. Rozruch tylko i wyłącznie elektryczny. Nie ma nic tutaj stopki. Nie można go sobie kopnąć. A taki fajny gadżecik, jeżeli chodzi o zbiornik paliwa. O. Otwiera się za każdym razem. Chłodnica. Ona wygląda, jakby była olejowa. Przedni hamulec jest dwutłoczkowy. Solidne felgi odlewane. Bardzo ładna lampa z przodu. W ogóle bardzo ładnie, ładnie z przodu wygląda. Szkoda, że nie można odpalić tutaj świateł. Niestety. Niestety również błotniki są plastikowe, ale to nie rzutuje. Przecież nie jeden pierwszy, nie ostatni. O, tak wygląda. Tutaj sonda lambda jest umiejscowiona. A przedni widelec USD. Także już lepszy. Zbiornik paliwa jest obudowany. Wygodna kanapa, wygodnie się siedzi. Naprawdę fajny motocykl. To jest coś, co można chcieć. Tak to wygląda. Pozdrawiam.